Dzień dobry Państwu. Gościem Polsatu Sport jest Solvi Vatnhamar. Solvi, congratulations. Solvi, pokonaliście 2-1 HB Torsza, wystrzeliłeś zwycięską bramkę. To chyba zasłużone zwycięstwo. Myślę, że tak. To bardzo ważna wygrana, gdyż oni stali wysoko w tabeli, na czwartym czy piątym miejscu i mieli o punkt więcej niż my. W przyszłym sezonie chcemy walczyć o europejskie puchary, więc musimy się piąć w tabeli. W tym meczu mieliśmy dobry początek. Mogliśmy wprawdzie strzelić kilka kolejnych bramek, ale rywale też mieli swoje szanse, więc jesteśmy zadowoleni ze zwycięstwa. Porozmawiajmy o reprezentacji. 12 października w Torszawt zmierzycie się z Polską. We wrześniu zagraliście w Warszawie bardzo wyrównane spotkanie, pomimo porażki 0-2. Tak, tamten mecz był dla nas bardzo ciężki. Na trybunach były tłumy kibiców. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do gry w takich warunkach. Zatem było to wspaniałe doświadczenie. Trzymaliśmy się dzielnie. Polska nie miała wielu szans bramkowych, ale w końcu dostała rzut karny w szczęśliwych okolicznościach. Nie znaleźliśmy już energii, by wrócić do walki chociażby o remis. To było dla nas wielkie doświadczenie. Polska ma wielu piłkarzy grających w wielkich klubach. Sądzę, że nasi kibice będą podekscytowani okazją do obejrzenia ich z bliska. Spodziewam się, że stadion będzie pełny. We wrześniu miałeś więcej zadań defensywnych, bo i broniliście się całą drużyną. Spodziewasz się, że u siebie będzie więcej okazji do pokazania walorów ofensywnych? Zagracie przy wsparciu swoich kibiców na stadionie, który dobrze znacie, w warunkach pogodowych, które nie są wam obce. Oczywiście zawsze, gdy gramy u siebie, staramy się częściej atakować. Na dodatek jesteśmy przyzwyczajeni do sztucznej nawierzchni. Zbyt wiele okazji do gry na naturalnej trawie nie mamy. Nie zmienia to faktu, że Polska jest na tyle silnym zespołem, że sporą uwagę będziemy musieli poświęcić na ochronę dostępu do własnej bramki, tak jak robiliśmy w pierwszym meczu z tym rywalem. Jednocześnie mam nadzieję, że częściej będziemy kontratakować, żeby przeciwnik nie czuł się zbyt komfortowo u nas. Jaka jest Twoja tajemnica tak dobrej dyspozycji w wieku 37 lat? Wygrywasz nagrody najlepszego piłkarza ligi w miesiącu, nawet w tym sezonie to się zdarzyło. Trudno mi to wyjaśnić, po prostu staram się być w formie. Gramy sporo meczów, mamy bardzo doświadczonego trenera, który jest dla nas bardzo wymagający. Początek sezonu nie był dla nas dobry, ale on nie pozwolił nam na załamywanie rąk. Musieliśmy się jeszcze bardziej napracować, by przyszły zwycięstwa. W końcu odnieśliśmy serię 6 czy 7 wygranych z rzędu, więc w przyszłym sezonie może zagramy w europejskich pucharach. Ciężko jest ci godzić grę w piłkę z pracą zarobkową? Pewnie nie masz zbyt wiele czasu wolnego dla siebie. Jestem półamatorem. Oprócz gry w piłkę mam pełną etatową pracę. Udaje się to godzić, gdyż trenujemy wieczorami po pracy. Oczywiście to ciężka sytuacja, szczególnie dla rodziny. Jeśli masz żonę i trójkę dzieci, tak jak ja mam, to im nie jest łatwo. Oni muszą się poświęcać i to bardzo. Ale grałem w piłkę przez całe moje życie. Nie mam doświadczenia z uprawiania innych sportów. Słyszałem, że jesteś budowlańcem. Czy to prawda? Tak, pracuję na budowach w znanej na Wyspach Owczych firmie. To ekscytująca praca. Często musisz podróżować za granicę z reprezentacją. Wystarcza ci urlopu, by co jakiś czas urywać się z pracy? Oczywiście trzeba mieć szefa, który lubi piłkę nożną. Ja takiego mam. Bez tego 5 tygodni urlopu rocznie by mi nie wystarczyło, by móc podróżować na wszystkie mecze z naszą reprezentacją. Na szczęście w miejscu pracy mam stworzone takie warunki, że jestem w stanie podróżować z kadrą.